Witamy w Wielką Sobotę. Chciałbym Wam tutaj pokazać pewien mądry patent do ochrony maszyn żniwnych przed gryzoniami. Zmorą wszystkich tych kombajnów, szczególnie klasa i innych tych maszyn żniwnych, sieczkarni i innych tym podobnych, są gryzonie. A teraz pokażę Wam, jak w prosty i tani sposób można przeciwdziałać temu, że gryzonie zrobią szkody wtedy, gdy Wy śpicie spokojnie, a szczury i myszy robią sobie ucztę z kabli, tak? A później wchodzicie do kombajnu, włączacie hebel, nagle buf, płyta wystrzeliła dosłownie. Zjarane, 20 parę tysięcy albo 30 kosztuje remont takiego gówna później i jest bieda, tak? I teraz tak, zobaczcie teraz sami, patrzcie, widzicie? Gryzonie zwykle z reguły wchodzą po kołach, po oponach, nie? A teraz zobaczcie, jaki tu jest prosty temat. Szczur ani mysz nie wlezie po takiej blasy, nie? Nie wlezie. I tym samym nie zrobi szkody w takim kombajnie. Właściciel właśnie powiedział, że jak wjechał po żniwach, tak postawił i po takim czasie, jeżeli nie byłoby tych blach, to powiem Wam szczerze, jeżeli byście wchodzili do kombajnu, a tu jest naprawdę ładnie utrzymany egzemplarz, to wchodzicie i wąchacie i czujecie dosłownie szczyny. Gryzonie szczą wszędzie dosłownie. Pogryzione, poobszczewane. To zawsze chodzą w tych podsufitkach w dachu. I najwięcej zawsze jest tutaj, nie? Tutaj za kabiną, w tych różnych zakamarkach, nie? A właściciel sobie wjechał na po sezonie i zobaczcie, jak tu wygląda. Jak był po sezonie, to i dalej, jaki był, taki jest. I zobaczcie, i teraz tak. To jest jedyny patent logiczny, żeby utrzymać w stanie takim, bym nazwał, fabrycznym, nielepionym, nieruszonym, żeby utrzymać taką maszynę żniwną, tak? Bo największym wysłannikiem... No, a tutaj mamy to. Jest dziurka sobie, kurde, i zobaczcie. Jest dziura, szczurza dziura i zobaczcie. I obok kombajn stoi i wraz, kurde, nie ten. I wraz nic nie mogę jemu zrobić, nie? Chyba, że z dachu spadną, tak? Gdzieś z dachu, jeżeli wlezie, nie? Po dachu spadnie. Znaczy spadnie na dach, o tak powiem, nie? I jeszcze przejdzie Pan tutaj do mnie i pokazać, jak to tego, jak to wygląda, nie? Jak to zachodzi. Rozbierane, no. O. 2 minuty, wszystko rozebrane i można wyjeżdżać. No, każda część jest oddzielnie. No. To wszędzie na każdym kole. Tak. No. A jakby to zrobić z tego, z plastiku jakiegoś, żeby ten, to też w sumie, aby śliskie było, nie? Aby było śliskie, tylko właśnie tutaj te zapięcia gdzie grozi, no, bo tu jest o. No. No, na zasuwki, no. No, o. I wciśnięte w piach. Hmm. No. A nie wlezie od spodu? Nie podkopa? Musiałaby się głęboko podkopać. No, taka no. Mądra może nie będzie. No. I zobaczcie sobie. Błysk. Medion błysk. A nie wszystkie, kurde. Aż wchodzisz do kabiny, czy wszędzie gdzieś w różne ten zakamarki, wchodzicie, a tu aż odrzuca odór, fetor taki. Szczochów mysich. Także jest ciekawie. Dobra. Także tutaj co do pincetki przyjechałem, ale przy okazji tutaj chcieliśmy pokazać właśnie to dla tych wszystkich, którzy mają kombajny i nie chcą, żeby były te kombajny zmarnowane. Dobra, pozdrawiamy, Wielką Sobotę. Pozdro, cześć.